Hej, cześć moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z naszej serii Od Zera do Milionera. I cóż, bardzo wam dziękuję za przyjęcie tego takiego mini maratonu, jaki dla was zorganizowałem jakiś czas temu, gdzie to powiedziałem po prostu w jednym materiale, że jeżeli wbijecie tam 700 łapek, to ja od razu postaram się wrzucić kolejny odcinek. I tak też się stało. Pod pierwszym odcinkiem, jakby z tego maratonu, zostawiliście 1400 pozytywnych ocen, także no dawno takiego wyniku pod filmem nie miałem. Także bardzo, bardzo wam za to dziękuję. A pod drugim odcinkiem ponad 800 pozytywnych ocen, więc jest to również świetny wynik. Także jeszcze raz bardzo dziękuję za przyjęcie tego maratonu. Daje mi to jakby do zrozumienia, że chcecie tego typu inicjatywy, że jakby podobają wam się tego typu inicjatywy z mojej strony. Także nie wiem, czy to jest dobre słowo, ale chyba okej, okay, chyba to ma sens. Coś mi w głowie zgrzyta, że niezupełnie, no ale miejmy nadzieję, że nie powiedziałem właśnie nic, co wiecie, co w języku polskim nie ma absolutnie sensu. W każdym razie, to jakby jest dla mnie znak, żeby robić więcej tego typu rzeczy i spoko. Postaram się organizować więcej tego typu rzeczy i nie tylko na dwa filmy, tylko na przykład, wiecie, na jakiś troszeczkę może większy maratonik. No zobaczymy, zobaczymy. Dzisiaj normalny, regularny odcinek, ale również będę wdzięczny za każdą pozytywną ocenę. Mamy do odebrania parę nagród. Przypominam jeszcze, że na G2 z kodem OJC macie 3% zwrotu. Link macie w opisie, także jak macie ochotę, to sobie obadajcie. No i co, lecimy już z odcinkiem. 2000 medalików za ranking, podwójne srebro za 6000 i skrzynka za 1500. Co daje nam ponad 100 tysięcy medalików, moi drodzy. 107 tysięcy medalików w tejże serii to moim zdaniem jest naprawdę fajny wynik. Tak jak widzicie, 60 wygranych, 21 przegranych. Zapytacie, co dzisiaj będziemy grali? Koloseum? Zaspinujmy. Jak wypadnie więcej niż 20, to gramy Koloseum. Jak nie, no to nie gramy. Zobaczymy. Jak więcej niż 20, to jest spore prawdopodobieństwo. Nie wypadło więcej niż 20, ale wypadło równo 20, więc muszę się zastanowić. Muszę się zastanowić, co z tym faktem zrobimy. Czy ja mam. Najpierw zobaczmy, czy ja mam wszystkie tiery. Jeżeli mam wszystkie tiery, to możemy spróbować, tylko no będziecie się ze mnie śmiali, jak przegram, ale z drugiej strony, no nie wyobrażam sobie, jak mamy wbić milion grając mecze za. Mam wszystko. Farmy chyba jeszcze nie mam. Nie, farmy też mam. Okej, okay, gramy więc moją strategią. Idziemy moją strategią i gramy na Koloseum. Tylko boję się, bo on dobierze mi kogoś, kto ma podobny winrate do mnie, tak coś czuję. Miałem na tym nie grać tutaj jeszcze, ale spróbujemy. Spróbujemy na Koloseum. Miejmy nadzieję, że się uda. Jak się nie uda, to cóż. Mówi się trudno. Mówi się trudno. Wy się będziecie śmiali, ale. Kogo mamy? 1700 wygranych, 1000 przegranych? Okej, okay. Był w top setce. To jest fajne odznaczenie, zawsze chciałem je mieć. Temple. Krótka mapa. Krótka mapa, krótki meczyk będzie. No cóż, dobrze. Dobrze, nawet jak przegramy, to dalej mam 80 tysięcy. Nie tak źle. Nie jest tak źle. Ostatnio meczyk za 10 tysięcy wygraliśmy, więc dlaczego tego mielibyśmy nie wygrać, tak? Zwłaszcza, że gościu nie jest aż tak mocny. Problem jest w tym, że ja jakby się stresuję niepotrzebnie. Niepotrzebnie się stresuję i mam tę świadomość, że jakby wiecie, stres może mi tutaj dużo. Dużo popsuć, dużo popsuć, dużo pomieszać. Bo niestety tak to ze stresem bywa. Bardzo często. Bardzo często. Tutaj to ma sens? No chyba ma. Bo dobrze to zrobiłem. Nie, ale tu lepiej postawił. Okej, okay, ale Mac. Mac może nie mieć aż tak dużego sensu, wiecie? Okej, okay, wysyła na mnie baloniki, to widać. To dlatego, że. Że Mac jest raczej na krótkie mapy, no nie sprawdza się jakoś mega dobrze, wiecie? Dobra, nie damy się sprowokować. Teraz możemy już ulepszać. Teraz możemy już tutaj ewentualnie ulepszać. Super, triple dartsy są. Okej, okay, już raczej nic mi się nie przebije. No, może trochę. No, ale to nie ma co się też przejmować. Tym, że trochę się przebija. Okej, okay, niech będzie z boostem. Ja zawsze gram z boostem. Nieważne, czy to ma sens, czy nie ma. Ja gram z boostem i koniec. Bo tam wiem, że niektórzy mówią, że to nie ma sensu, ale nie wiem. Ja jakby tak mówię, ja jestem zwolennikiem grania tutaj z boostem.
Z tego co widzę, no niestety to jest krótka mapa i to jest właśnie ten problem, że jak widzicie, no nie śmiga to tutaj najlepiej, no. Niby mam dwa razy triple darts, a i tak dostaję po twarzy, a on w ogóle, no niestety, no co poradzić. Nie możemy się teraz poddać, to teraz na pewno się nie poddamy. Okej, ma jedną plantację. No dobrze. No dobrze, miejmy nadzieję, że... No, niech będzie. No mi tam w sumie szkodzi. Porostałem trochę tych triple darców. Możemy zagrać tak hybrydowo bardziej, wiecie? Że trochę na nie... On bardzo dużo na mnie wysyła... On, tak jak on gra tak naprawdę. Bo on, zauważcie, on bardzo dużo na mnie wysyła, ale mimo wszystko ma przy tym pieniążki, żeby się... I odpalił boosta? Dlaczego? Pewnie te czarne baloniki jednak stanowią dla niego pewnego rodzaju... A przez przypadek chyba odpalił, bo tutaj... Klika face palma, więc podejrzewam, że nie bez powodu. Ej, no tu nic nie zrobimy. No, on też ma niestety ochronę na regrow Rainbow Rusha, również regrow Rainbow Camo Rusha, ale kuleje na ceramiki na razie. Okej, okay, w ogóle dobrze farmi, muszę się. Znaczy, ja farmię źle, może tak. Ja farmię źle. Powinienem się bardziej skupić. Okej, okay, napisaliście mi, że lepiej zainwestować w plantację, więc zaufam wam. Zaufam wam i faktycznie. Kurczę, on tutaj aż się prosi, żeby Juggernauta postawić. Będzie, co mam zrobić? Co ja mam zrobić, nie? On na bank wyleci we mnie zaraz Camo Panzerz. No on nie ma takich zmartwień, bo... Okej, okay, dobra, no muszę to zboostować, bo... I on teraz regrow Rainbow Rush i koniec ze mną. To jest... Najbardziej, jedna z najbardziej popularnych metod. Leżymy, przyjaciele. No niestety, nic na to nie poradzę. Nic nie jestem w stanie z tym zrobić w tym momencie. Mogę... Taką taktyką popularną mnie załatwić. No bo nie miałem boosta. On specjalnie, sporo osób tak gra, że jakby... Wypstrykuje wam boosta w rundzie... dosłownie przed rundą 13, w rundzie 12 i no już potem bardzo ciężko się wbronić przed regrow Rainbow Rushem bez boosta na tak krótkiej mapie. No nic, jesteśmy do tyłu 25 tysięcy. Czasem tak bywa. Czasem tak bywa. Your opponent failed to connect. No cóż, szkoda. Grajmy sobie w takim razie dalej mecze za 2000. Szkoda, okropnie szkoda, no ale cóż. No ale cóż. Przed chwilą w ogóle dla was nagrywałem to Koloseum, ale na tym głównym koncie. Wy ten film już powinniście chyba widzieć, jeżeli ja to wrzucę tak w kolejności, w takiej, w jakiej chciałem to wrzucić. Ale raczej tak. Raczej tak, wy ten film już powinniście widzieć, właśnie ten, w którym grałem na tym Koloseum, na tym głównym koncie. Także wiecie, tutaj myślałem, że może uda się wygrać, no ale cóż. Widać. Widać, niestety się nie udało. Myślę, że kolejny meczek mógłbym w ogóle ten pograć kobrami. No ale dobrze, no już skoro tak zaczęliśmy grać, to wiecie, mi też trochę szkoda tracić ten winrate, który mam, ponieważ on jest naprawdę, no nie wiem, moim zdaniem jest to całkiem spoko winratecik, więc też mi trochę troszeczkę szkoda go tracić. Dlatego gram pewnymi taktykami. Tylko nie kobry. Dobra, to zmieniamy taktykę. Zmieniamy taktykę, no nic nie poradzę. Mamy super małpkę jako bonusową wieżę. Gramy Ico. Gramy Ico, bo inaczej to nie ma sensu absolutnie. Znaczy możemy zagrać hybrydowo. Spróbujmy. Spróbujmy zagrać hybrydowo w takim razie. Te umaga. O spoko, kobra z magiem, nie najgorszy pomysł, ale nic na mnie nie wysyła, to jest dosyć ciekawe. On nic na mnie nie wysyła na razie. Okej, okay, no jakby jak zacznie na mnie coś wysyłać, to ja się wtedy odpowiednio postaram dostosować. Czyli tam powiedzmy, wiecie, zacznę dostawiać. Zacznę sobie, dostawię sobie, nie wiem, jeszcze jedną małpkę, triple darcy czy coś w tym stylu. Kurczę, no może być ciężko, o no mówisz masz. Bo zróbmy tak. Chwilowo.
Te różowe się rozbiją o igiełki. Okej. No niech będzie. Tylko troszeczkę mnie to zakłuło. Nawet nie straciłem wszystkich igiełek jeszcze, więc w sumie spoko. Chociaż już one mi się raczej nie przydadzą, one są przydatne w dużej mierze na początku. Wiadomo, że już później to tak naprawdę nic nie robią. Dużo kobr. Dużo za dużo. Spróbujmy zrobić taką mieszankę. Jak on postawi błyskawicę, to będzie w stanie się wybronić bardzo długo na takiej mapie jeszcze. Jeszcze z kobrami, ty. No niedobrze, no nie. No niedobrze, niedobrze. No kiepsko to wygląda. No nie będę wam ściemniał, to będzie serio ciężki mecz. No zobaczymy. Przynajmniej mam 366 przychodu, więc no jest to na pewno dosyć sporo. To jest runda siódma. Okej, zróbmy tak. Postawię tu plantację. Zawsze mamy jakieś, wiecie, zastrzyk gotówki z tej strony. Powinienem mieć statki. Tym, co mam, może być mi naprawdę ciężko. Chociaż mam super małpkę, więc może w sumie. Wiesz, nie, ona nie jest w stanie bić kamo. Nie mam co mu wysłać. Wyślę coś takiego, no i co? Kobry to rozwalą. W sensie wysłałbym na przykład takie, ale kobry to rozwalą. Dobra, postawmy sobie armatę. Co się przeciągasz, piesek? No co? O, widzę, że poleciało na mnie jakieś kamo. Jejku, to jest ten regrow. To będzie trochę ciężkie. Trochę bardzo bym powiedział nawet. Nie, no w sumie chyba sobie poradzimy. Jakoś tak bardzo dużo tego nie poleciało. Troszeczkę dostałem. Odrobinkę. Odrobinkę mi się dostało. Kamoraż? Moim zdaniem najrozsądniejsze wyjście. Kamoraż tutaj. I po problemie. No jakiś kamoraszyk. No to naprawdę jest. Kamo regrow rainbow. Dobra, jak sobie z tym poradzi, to najwyżej będzie nam smutno. Najwyżej będzie nam smutno, nie? Zróbmy tak. Zróbmy teraz tak i zboostujmy. W sumie wcześniej mogłem to zboostować. Jak on odpowie. Patrzcie, patrzcie, postawił tak shootera, ale tam jest jeszcze kamo. Mamy go. Tam jest jeszcze kamo. Dobrze, że ten. W sumie to dziwne, bo nie mógłby bardziej zamiast tego tak shootera postawić sobie kolejnego maga z błyskawicą. Myślę, żeby wygrał wtedy, a tak to. Okej. Okay. Ciężki mecz. W sensie ciężko byłoby go wygrać, jakbyśmy przytrzymali trochę dłużej, ale na szczęście wyczailiśmy jakąś słabość. Najczęściej przeciwnicy do kobry dobierają mortara i to jest wtedy naprawdę ciężko, no bo wtedy wiecie, wszystko. Jakby ja bym nie wysyłał na niego normalnych balonów, bo wtedy kobry, no kobry by je jeszcze rozwalały, tak? Dlatego specjalnie wysłałem tutaj kamo. Dobra, miałem grać teraz kobrami, ale no w sumie tutaj to nie pogramy kobrami, tutaj to nie pogramy kobrami, nawet nie ma co się zbytnio łudzić, że my tu sobie kobrami pogramy. Zagrajmy może tobą, jakiś inżynier by się przydał. Inżynierem i niech będzie mag. Albo nie, ty się możesz przydać. Nie, lepiej maga. Bo tak nie mamy na kamo pancerz za bardzo. No, dobra, już. Chyba kobrę nam dobrało bonusowo swoją drogą. Nie jestem pewien, bo tak szybko śmignęło, że nie zdążyłem zauważyć. Okej, tutaj no na razie nie będę rozstał więcej igiełek, ponieważ nie wiem jakby jak rozgrywka się potoczy. Okej, no akurat małpka z shurikenami jest dość dobra tutaj na początek, to muszę wam od razu przyznać, że ona się świetnie sprawdza na samym początku. Zarówno jeśli chodzi, no tylko problem jest z tym, że on zaraz zacznie wysyłać, o na przykład coś takiego i już wtedy miałbym z tym lekki problem, z tą małpką, no ale jakby nie wysyła, więc spoko, więc bronimy się. Bronimy się i cieszymy, że na nas nic nie wysyła. Okej, okay, teraz przykryjemy te czerwone niebieskimi, super. Okej.
Triple darcy to jest dosyć tania forma obrony, ale skuteczna, więc jeżeli zostawi się odpowiednio mocno, to będzie mi naprawdę ciężko. Dobra, wysyła coś na nas, także niebezpiecznie. Myślę, że zaraz przestanie. Tu za 400 by mi się przydało wysłać. Znaczy kupić, ulepszenie. Double shot? Myślę, że byłby spoko. Patrzcie, i nie straciliśmy tutaj na razie w ogóle życia. Widzicie? To jest naprawdę... Ta mapka jest dość trudna, ale... Okej. Okej. No dobra. Też dwa razy triple darcy, to niestety nie zadziała. I kolejny boost, drugi boost. Jak tak dalej pójdzie, to w rundzie 8 go rozłożę. Nawet nie będę się stresował, trochę sobie, wiecie, pooszczędzam. I sobie ulepszymy zaraz. Trochę sobie pooszczędzam. No to było niepotrzebne, co kupiłem. Trochę sobie pooszczędzam i zacząłem, wiecie, kupować ulepszenie. Poczekajmy, poczekajmy. Spokojnie na rundę 8. Chociaż on teraz użyje boosta. Teraz użyje chłopak boosta. Wyślijmy trochę. Może teraz byś odpalił, co? Odpalisz jeszcze raz? Boosta, czy nie odpalisz? Dużo tych triple dartsów. No mogę się żółtymi nie przebić. A jak się nie przebiję, to będę bardzo stratny. Wyślijmy tylko trochę żółtych. No trochę dużo tego wysłałem. Ale no cóż. Okej, ostatni boost. Poleciał. To był ostatni boost, jaki on ma. Tego jestem pewien. Leci to samo, niestety. Muszę zboostować to na pewno. Środek igły. Bardzo dużo pieniędzy. Wypstrygał się ze wszystkich pieniążków, więc tu nawet, no nie wiem, ja chyba pokusiłbym się nawet o takie zagranie, ale trochę się boję, że to będzie coś głupiego. No po prostu, nie wiem, no ja bym zrobił coś takiego. On na pewno nie ma boostów, więc powinno, to powinno być dla niego dość problematyczne zagranie. Tylko za mało, Filip. Dlatego właśnie powinienem sprzedać, nie? Powinienem sprzedać tutaj ciebie. A niestety... odpowiednio szybko tego nie zrobiłem. Teraz będę miał problem z kamo pancerzem. On zresztą również. Ogólnie z pancerzem. Ogólnie, no. On ma problem z pancerzem. Szeroko pojętym. Dobra, lecą zebry. Nie będę się bawił. Chociaż on mógłby to spokojnie wygrać, gdyby dużo wcześniej wysłał na mnie. Badałem ciała z tym raszem, z tymi żółtymi balonami. Za mało, powinien sprzedać, powinienem, wiecie, być pewien tego, co robię. Powinienem być po prostu pewien tego, co robię, a niestety mi dużo tej często mi... O, wait, w ogóle możemy sobie zagrać jedno speed battle przecież. Nie wiem, speed with fire znaczy się. Dwie rundy wcześniej można wysyłać balony, szybszy przychód i balony wysyłane lecą do dwóch przeciwników naraz. Okej, okay, czym my byśmy tu chcieli sobie zagrać? Kobrami? I to by było ciekawe. Chociaż, no nie, kobry bazują na Ico. Tylko będzie problem... Nie, no nie będzie problemu, jeżeli weźmiemy Mortara. Tylko czy ja mam Mortara na czwartym tierze? Zaraz zobaczymy. Bo na pewno mogę mu kupić czwarty tier. Kupmy w ogóle wszystkie te tiery, jakie my tu możemy zdobyć. Pyk. Super. Czwarty, 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 czwarty. Wszystko na czwarty. Tu już nie ma co się bawić. Dobra, mamy wszystko. Odblokowano osiągnięcie top tier. Odblokowałem sobie jakieś osiągnięcie, fajnie. Spróbujmy. Speed with fire. Czym ja bym tu chciał zagrać? No, kobrami raczej tutaj ludzie nie grają, tak mi się wydaje, ale w sumie nie byłyby głupie, bo wiecie, jakby to with fire nie działa na kobry, tak mi się wydaje, czyli nie muszę się wtedy martwić, że to, co wysyłam, leci też do mnie, no bo tylko jakby, wiecie, kobry podnoszą to, co leci po jego stronie. 2900, 2400, no okej, okay, dużo wygranych, dużo przegranych. Co tym idzie... Ojejku, on nigdy nie był wyżej. 43 razy. Okej, okay, no to on gra same takie mecze tego typu. Krótka mapa. Krótka mapa jest problemem, ale dobra. Zróbmy tak. Zagramy kobrą. Uwaga, moi drodzy. Kobra na Speed with Fire. To jest jedna z najbardziej kreatywnych... To jest jeden z moich najbardziej kreatywnych pomysłów, na jakie możecie tu wpaść. Nie grajcie tak. Postawiłbym ciebie tutaj. Pyk. Od razu chcecie na łapkę ulepszać. Klasycznie, można tu już wysyłać balony. Okej, okay, dostaję aż dwójkę.
za ten, więc wypadałoby jednak dużo tego wysyłać, skoro dostaję aż tak mi to zwiększa przychód. Okej, świetnie, Filip, to bardzo dobra taktyka. Wymyśliłeś sobie bardzo dobrą taktykę. Teraz będziesz za nią ponosił odpowiedzialność. No, trochę znaleźliśmy się w tarapatach, ale spokojnie, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Przegramy to. To było głupie, czym zagrałem, jejku. Nawet nie mam pytań. Ja wierzę, że ta taktyka ma ukryty sens. Zobaczycie. Jeszcze... Teraz we mnie nie wierzycie, ale... Ale my to jeszcze wygramy. Zapalanie obowiązkowo. Chociaż w sumie zapalanie, czy ja wiem, czy ono jest tu aż tak potrzebne. Aha, no bo ja przecież sam siebie też raszuję. No dobra, zapomniałem. Zawsze zapominam, że to jest jeszcze with fire. No ale dobrze, akurat na grupy balonów to ja sobie poradzę. Więc nie ma tu problemu. Akurat z tym, co mam kupione, to na grupy balonów bez problemu. Na pewno będę musiał iść we flare, ale to dopiero w ogólnie w 11 rundzie można puścić regrę u Rainbow Rusha. Okej, dopiero on teraz na mnie coś wysłał, zauważcie. Dopiero teraz poleciały balony z tym jego kamuflażem. Generalnie wydaje mi się, że żółte baloniki go zmiażdżą. Może się mylę, ale takie mam wrażenie, że akurat żółte balony mogą go zmiażdżyć. Okej, wait, bo zaraz sam siebie zmiażdżę. Zresztą bardzo popularne zjawisko na tego typu trybach. No, polećmy pod to. To mi się może przydać. Takie żółte baloniki. Lara, no nie no, wspomniałem w 12 rundzie, nie teraz. Okej, wait, bo jak wyślę regrą Rainbow Rush, to wyślę też na siebie. Ale ja mam tu większy potencjał w defensywie, na pewno przed tego typu balonami to w ogóle nie podlega wątpliwości, tylko że muszę odpalić boosta od razu, on również zboostuje. No, tamta regeneracja się przedarła, wygraliśmy. Wygraliśmy, okej, okay, dobrze. No zawsze na tych trybach macie tę przewagę, że wy wiecie, co poleci, tak, no bo to wy wysyłacie, więc możecie się troszeczkę lepiej dostosować. No ale spoko, wygraliśmy z gościem, który ma, jakby na to nie patrzeć, 5000 gier zagranych, więc chyba nie najgorzej. Jak tam stoimy z czasem? 22 minuty trwa odcinek, no to jeszcze jedną gierkę zagramy. Szkoda tej gry na początku, bo wygraliśmy tak naprawdę wszystkie, z wyjątkiem tej na początku. Pozwolicie, że ja się tutaj napiję tylko... Okej, okay, 37 wygranych, 39 przegranych, to taki chyba średni wynik. Okej. Okay. No dobra, zagrajmy. Niech będzie, zagram. Zagram tymi kobrami. Widzicie, w ryzyku tkwi siła. Farma? Farma? Z farmą będzie ciekawie. Z farmą będzie ciekawie, dobra, spróbujmy farmą. Chociaż ja tu się spodziewam jakiegoś regrow Rainbow Rusha. Nawet nie, moim zdaniem to jest taka no całkiem oczywista kwestia, że tu coś w tym stylu poleci. Nie. No jednak niestety nie dało się tego zmienić. No dobrze, niech już tak będzie. Trochę kiepskie miejsce, ale no już okej, okay. Już nie... To jest bardziej kiepskie miejsce, możecie mi wierzyć, więc nie wypadamy tak źle, patrząc na to, gdzie nasz tutaj kolega postawił postawił mapkę z shurikenami. Okej, okay, double shot, spoko. No to double shotem się wybroni, ale tylko chwilowo. My się troszeczkę tutaj zamrozimy z atakiem. Okej, okay, no teraz już możemy kontynuować, mamy naszą łapkę mechaniczną, więc wysyłamy na niego, wiadomo, lecą w opór baloniki. Chwilowo nic mu nie będziemy robili, ale pamiętajcie, że też chodzi o to, żeby sobie wbijać ten przychód, tak? Robimy tak. Która jest w ogóle godzina? Zaraz mój brat z matury wróci w 11:30, jak to nagrywam, okej. Okay. Spoko, bo ja mam otwarte drzwi, po prostu nie chciałbym takiej sytuacji, że ktoś wbija i jak kiedyś. Kiedyś nagrywałem odcinek i tak mówię. Mówię do babci, no babciu, słuchaj, bo ja tam z 30 minut będę nagrywał, to nie wchodź mi do pokoju. A ja nagrywam odcinek, jestem w środku, a babcia wchodzi do mnie do pokoju i tak patrzy na mnie i tak mi pokazuje takie... O, wait, bo uderzyłem w pop filter aż od tego wszystkiego uderzyłem w pop filter. I tak mi pokazuje tylko takie...
Wiecie, że nic nie mówi. Mnie to tak rozproszyło i też wiecie, ja na odcinku ja tak patrzę, o co chodzi, ale ja finalnie tego nie wrzuciłem chyba z tego co pamiętam. Okej, no czarne baloniki na tego z łapką nie są zbyt rozsądne, ponieważ on sobie z nimi powinien całkiem spoko poradzić. Myślę, że przydałoby mi się zapalanie jakieś tutaj. Można by podpalić te baloniki. To byłby dość dobry pomysł w tym momencie. Zwłaszcza, że zbliżają się żółte balony, których poleci tutaj całkiem sporo. No najwyżej odpalimy boosta. Najwyżej odpalimy boosta. Nie ma co się mazać. Dobra. Pyk, za 400. Większy wybuch warto. Większy wybuch zawsze warto. Większy wybuch zawsze spoko. Co więcej, w ogóle ta taktyka jest dość dobra nawet na regrow Rainbow Camo, no bo Mortar zdejmuje to Camo. To jest naprawdę dobra wieża. W sensie naprawdę to jest dobra wieżyczka. Mortar jest strasznie, strasznie potężny. Dobra, no tutaj. W tym momencie to ja bym najbardziej chciał chyba postawić flarę. Chociaż ja się spodziewam regrow Rainbow Rusha, wiecie? Tylko się zastanawiam, ile ten mortar jest warty? 2200. Okej. Okay. No na razie może nie, bo myślałem, czy by go nie sprzedać i po prostu tym skillem się nie wybronić, ale na razie spróbuję inaczej. Problem jest w tym, że on by mógł wysłać dużo szybkich baloników z kamuflażem i wtedy bym sobie z nimi nie poradził, ale. Ja nie wiem, czy wiecie, on, nie obrażając go oczywiście, miał taki trochę średni win rate, więc podejrzewam, ja się tu najbardziej spodziewam po prostu klasycznego regrow Rainbow Rusha. Którego znając moje szczęście nie wybronię, mimo że się spodziewam. Tak jak zawsze. Człowiek się czegoś spodziewa i sobie z tym nie daje rady. Nie wiem, ja bym na niego wysłał, nie wiem, coś takiego na przykład, trochę Zeber, to go postraszy, zwłaszcza, że on ma średnio postawione te wieżyczki. Średnio ma je ustawione, więc trochę go to zapiecze. Okej, troszeczkę dostał. Na sterowcu on na pewno leży. Na sterowiec nie ma najmniejszych szans, moim zdaniem. Nawet nie wiem, czy jest sens, żeby stawiać te kobry w tym momencie. Mamy 500-kę. Nie lepiej jest po prostu poczekać i w 18 rundzie walnąć mu sterowiec. Niech strong, strong. Strong, strong, strong. Pyk, pyk, pyk. Okej. Okay. Leci trochę tego camo. Najwyżej dostawię drugiego mortara. I okay, on mnie rushuje w tym momencie. Okej, okay, bo nie ma golda. Ojcz, no to ulepszenie, ale on trochę za. Okej, okay. Wysłałem sterowiec możliwie najszybciej, jak się dało. Niech będzie, myślę, że w tym momencie poleci. Tył można by klasycznie przykryć go paroma różowymi balonami. Oh wait, bo ja tam coś mocno dostałem, a nie zauważyłem nawet za bardzo, co się dzieje. Jeśli mam być szczery, okej, okay, chyba wygraliśmy. Tam przeleciał ceramik i chyba Rainbow, jeśli się nie mylę. No dobrze, moi drodzy, cóż, to by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Wygraliśmy 4 mecze, przegraliśmy jeden, ale jesteśmy do tyłu. No cóż, właśnie dlatego, że no nie ukrywam, gracze, którzy grają tutaj na tych meczach za 25 tysięcy, swoje potrafią i no są dla mnie trudnymi przeciwnikami. Właśnie dlatego też na tym swoim głównym koncie gram te mecze za 25 tysięcy, żeby nadrobić troszeczkę umiejętnościowo. Mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał. Dziękuję Wam. Spodobało, tak powiedziałem, że się Wam spodobał. Dziękuję Wam za obecność i cóż, trzymajcie się ciepło i do następnego odcinka. Cześć!